Piątek, piąteczek, piątunio, dzień ostatni rezerwy. No, mam złe przeczucie co do odpalenia autobusu, bo jest mróz. I to jest pierwszy mróz, 5-2-5-6 w rękach Hultowego i Karusa. Cześć. Przekonamy się. Uwaga. Ledwo, nie? Ledwo. Dzwonię, pytam. Wyłączyć kabel? Nie, ja nie wyłączam w nim kabla, są dobre akumulatory. No, to właśnie ostatkiem sił odpaliliśmy. Dobra, pompujemy powietrze. I szykujemy się do roboty. No, słuchajcie, w Rumi ciekawie. Taka pogoda akurat na 20 listopada jest ładna. Bardzo fajnie. Polecam, Żanetka Leta. Więc dzisiaj będzie Kongo. Ponieważ mam Solarisa z mega mocnym silnikiem, wręcz za mocnym jak na przeguba. Bo w tych rocznikach jeszcze był ten troszkę mocniejszy, za mocniejszy. Wszelkie zakręty, wszelkie ronda. Naprawdę, delikatnie, ale też tak, żeby podjechać. I w takich miejscach jest wesoło. Jeszcze ASR się nie włączał, ale jedziemy. Kolejna rzecz, jest dzisiaj Black Friday. No i jako, że jest Black Friday, to jest też piątek, a jak jest piątek, to wiadomo. Wjeżdżamy właśnie na Krajową i zobaczymy, czy tu też jest biało, no więc fan jest fan. Czekam aż na radiu zaraz będzie, zgłaszam postój, ktoś nie może ruszyć, ktoś nie może podjechać pod górę. Bo to jest najgorsza możliwa pogoda, kiedy jest niewiele poniżej zera. Wtedy wszystko marznie, pada i marznie i wtedy jest niefajnie, niewesoło. Więc będzie. Ja tu już się boję, jak to będzie z ruszeniem nawet tutaj. Bo już jest lekko pod górkę. Opony dobre, co z tego? Naprawdę delikatnie będziemy dzisiaj tym pedałem gazu tutaj operować. Będzie mega softcore i próbujemy. Dobra, rusza. Nie jest źle. Jeszcze jest. O, już buksują koła. Już czuję. I jest, proszę bardzo, nadzór. Dzień dobry, proszę nadzoru. Jedziemy, się tu ustawimy. Będziemy stać. Najważniejsze, że mój środek transportu osobistego, uwaga, hamujemy, sprawdzam, czy ślisko. Jeszcze nie jest tak źle. To jest hulajnoga, którą codziennie jeżdżę. Do Żabki ją tu zostawiam i nikt stąd nie bierze, więc idealnie. No a my przyjechaliśmy. Aż popsułem EBS od tego hamowania. Tak, zima. Na taką zimę czekaliśmy, prawda? Żeby jeździć przegubem po rondach.
Okej, my precious. Najdrożsi, wyjeżdżamy. No dzisiaj ostatni dzień rezerwy. No i nie wiem, spodziewałem się tutaj wielkiego, wow, wielkiego boomu. Black Friday do tego, Friday do tego, śnieg jeszcze pierwszy i szklanka miejscami. I myślałem, że będzie nie wiadomo, co się działo. Tu naprawdę spokojnie. Naprawdę cisza. Właściwie to wydarzyło się najbardziej niespodziewane, bo pojechałem z rezerwy z Rumi na 191. No to w ogóle gdzie jedno, a gdzie drugie? Więc tak. Jestem zaskoczony. Nasiedziałem się. Godzina 20 zjazd. Chwilkę przed planowanym zjazdem już zostałem oddelegowany. Więc pozytywnie. Myślę, jak prędzej jechać. Zaraz zniknie, tym się nie przejmujemy. To tak jest po odpaleniu. A myślę, jak prędzej jechać. Chyba obwodnicą pojedziemy, nie? Nie jest to taka zima. Jakby była gruba zima, to bym jechał przez miasto. Ale taka zima, jak nie zima, to jedziemy normalnie sobie ekspresówką. Ale zobaczcie, tu w prawo nikt nie jeździ. O, jakie ciasno w prawo widzę. Jedziesz style, tu nie lubię czegoś takiego. Potem jedź takiemu w dupę, bo jedzie jak pipa wołowa i czyja będzie wina? Moja. Zawsze jest moja wina, no. Ustawiali, że naprawdę nikt nie przewidział, że ten autobus przegubowy będzie w prawo skręcał. Tymczasem dzisiaj zjeżdżamy na bazę do Gdańska i o tym będzie ten film, bo film sobie dzisiaj to żaden wyszedł. No tu też widzę tak szklaneczkowato. Najlepsze jest to, że największa szklanka na 191 to była w okolicy bazy Lizudu, czyli spółki miejskiej odpowiedzialnej za odśnieżanie. To tam była największa szklanka. To jest parodia. Jak co roku zresztą. Jak co roku. W zeszłym roku dokładnie było to samo zimą. Więc tak. Tu jest tak ślizgawo. Zobaczcie, to jest też droga ekspresowa. Tu jest w ogóle nieodśnieżone, nieposypane i widać, że jest takie błyszczące. Nie wiem, czy to na filmie widać, ale tu, o, w tym miejscu szczególnie się błyszczy droga. Tu jest szklaneczka, jest ze mną auto, więc ja nie będę hamować. Ale przegubek to trzeba mocno uważać na łukach, przyspieszanie na śliskim, żeby tył nie wyprzedził przodu. To bardzo łatwo takie coś. I bardzo mocno trzeba uważać na rondach szczególnie. Kiedy autobus jest złamany, dodajemy gazu. Kiedy wyjeżdżamy z zatoki, dodajemy gazu. Żeby go nie postawić bokiem, tyłu, bo pamiętamy, że tył jest napędzany na trzeciej osi, czyli silnik jest tam w przyczepie, w doczepie dokładnie. No i to powoduje, że to pcha. Jak autobus się złamie, no to pcha do przodu, a nie tam, gdzie przód jest skręcony, prawda? No i powoduje to, o czym wspomniałem. Wybrałem obwodnicę, bo mówię, będzie lepiej, ale to wcale jest niekoniecznie lepiej. Służby zaspały. Znowu zima zaskoczyła drogowców, pomimo że śnieg pada cały dzień. I to taki śnieg z deszczem. Więc to jest ciekawe. Co to jest ciekawe? Nikt nie wiedział, że będzie padać. No to skoro nikt nie wiedział, to już chociaż od rana mógł się przygotować, skoro zobaczył, że pada, prawda? Tu jest pułapka. Jak zwykle, budowa trasy kaszubskiej, tu jest pułapka. I ten pas wchodzi na pas lewy, a pas lewy wchodzi zupełnie na lewy. I jest taka żółta linia, której nikt nie widzi, już parę razy widziałem, jak samochód prosto przeleciał. Znaki co prawda są tutaj, o, ale tu jest, zobaczcie, taka szykanka. Tu naprawdę trzeba myśleć za innych. Dobra, już wystarczy tego błędu alternatora. Już sobie go wyłączę, dobra? Dzięki.
mikrofonu nie podpiąłem, jest mi zimno, ogólnie wszystko pozytywnie, nie? Jedziemy do Gdańska, zjedziemy sobie, jedziemy w ogóle na bazę PKS Gdańsk dzisiaj. Taki jest plan. Dlatego, że jutro autobus jakieś tam naprawy będzie miał w PKS-ie wykonywane. Światło ma dramatyczne ten autobus. On ma fajne, widać, wymienione reflektory, bo ma ładne, błyszczące odgłośniki. Ale jakość oświetlenia tych świateł tutaj, to normalnie jakbym tutaj latarką w telefonie świecił. Czyli świeci coś 2 metry przed autobusem i tyle. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. Teraz wylecimy z Gdyni. Jedziemy do Gdańska. Po prawie będziemy mieć stację Lotosu, już właściwie nieczynną, już tu nie będzie więcej Lotosu, to jest jedna z tych stacji, która już przechodzi rebranding na Orlen. Po drugiej stronie ekspresówki jeszcze jest Orlen, jest Lotos, a potem już mamy stację zamkniętą. No szkoda, jakoś tak nie wiem, na Lotosie tankowałem zawsze, to było... Była taka rafineria tutaj lokalna, zresztą się Gdańska nazywa, taki lokalny patriotyzm, a Orlen to mi się zawsze kojarzył z państwówką i jeszcze do tego źle, bo partia rządząca, ej, i tak dalej, no teraz za bardzo alternatywy nie będzie, będzie gorzej, bo te wszystkie stacje, które się znało i lubiało, to teraz się czerwone zrobią, a na marginesie to my cały czas w Gdyni jesteśmy, to jest też taka ciekawostka, jesteśmy w Gdyni, i właściwie tutaj Gdynia jakby wjeżdża do Gdańska. Po lewej, po prawej stronie mamy już Gdańsk, a droga jest gdyńska. I to jest jeszcze większa ciekawostka. Wiadukt, który tutaj jest nad obwodnicą, ulica Spacerowa. Ulica Spacerowa. Ten odcinek nad obwodnicą jest w Gdyni. I to jest Gdynia i właśnie na przykład gdyby doszło tutaj do jakiejś kolizji, to teoretycznie zgodnie z wszelkimi prawościami, to tutaj policja z Gdyni powinna przyjeżdżać. Tu oczywiście jest taki układ, no wiadomo, robi to policja z Gdańska. Natomiast ten odcinek obwodnicy jest gdyński. Część Gdyni jest też tutaj zaraz za tym wiaduktem po prawej stronie. I jest to Gdynia do tego stopnia, że tam na paru ulicach jest tablica miejscowość Gdynia. I samochody mają miejscowość GA, właściwy urząd pocztowy jest w Gdyni. To tutaj najbliżej, że tak powiem, bo w sumie odkrywa właśnie kasy pod Wielkopolega. Więc tu po prawej teraz, dokładnie za tym ekranem, bo my jesteśmy jeszcze formalnie w Gdyni. Za tym ekranem tutaj jest właśnie jeszcze część dzielnicy gdyńskiej, mimo że ona jest na ulicach Gdańskich. Po lewej jest Gdańsk, normalnie po prawej jest Gdańsk. Mieliśmy stację w Gdańsku Lotosu, a tu jest taka malutka enklawa. Ciekaw jestem tej historii w ogóle, bo to na pewno ma jakąś ciekawą historię. To się ogólnie nazywa Wysoka. Wysoka. Jakby ktoś powiedział Gdynia Wysoka, gdzie to jest, to nikt by nie wiedział. Być może to jest nawet nazwa gdańska, która pochodzi właśnie tutaj od czegoś innego, ale właśnie wariant nawet linii 179 zajeżdżający na Wysoką, to jest na te gdyńskie ulice. A tu już po prawej mamy już normalnie Gdańsk, tam jest dosłownie z 4 uliczki są, z 30 może bliźniaków stoi na terenie właśnie Gdyni, cała reszta to jest Gdańsk. I teraz zobaczcie, to jest strasznie ciekawe. Byliśmy w Gdańsku na Osowej, a jesteśmy w Gdańsku w centrum. Może nie w centrum, poleciałem, ale... Tu nie ma śniegu! Tu w ogóle nie ma śladu śniegu praktycznie. Trawa zielona, asfalt suchy. A my w śniegu jesteśmy. I o co tutaj chodzi? I pomyślałem sobie,
jesteśmy tutaj, zjedziemy na pętlę Ujeścisko zaraz przy Armii Krajowej, nieużywaną jeszcze liniowo przez autobusy, będzie śniegu, podriftujemy Solarisem czy coś, ale no właśnie, gdzie jest śnieg? Gdzie jest śnieg? Ja się pytam. Gdzie jest śnieg? Gdzie jest śnieg? Gdzie jest śnieg? No nie ma. No dziwne to jest. Bardzo. W ogóle tu tak się chmura skończyła. Szklanka zimna biało, a tutaj nie ma nic. Więc liczyłem, że zimę nakręcimy, ale nie nakręcimy zimy. Nakręcimy ewentualnie taką późną jesień. No i chwila przerwy. No, można powiedzieć, że od komunikacji. Następny dzień w komunikacji mam... Wow. Właściwie następny dzień z Gryfem to mam dopiero w czwartek. Następny czwartek. Na razie oczywiście jeżdżę. Mam jakieś wejherowo. Mam coś innego. Mam jeszcze coś innego. Mam trochę turystyki. Co tu się dzieje? Raz, dwa, trzy samochody. Nie działa. Działa retarder, ale tylko z pedału. Może budzić niepokój tutaj. W końcu jesteśmy w Gdańsku. Biało-niebieskim autobusem, nie z Bipitura, tylko zasadniczo to z PKA. I jeszcze, żeby wszystkich podenerwować, to ustawiłem ładny tekst na wyświetlaczu. PKA Gdynia. Witam w Gdyni. To może chociaż na Śródmieście na szybką fotkę. Chociaż jest tak zimno, że mi się nie chce. No ale przełomowy materiał na kanale. Już mam zaplanowany film na sobotę i na niedzielę, więc to będziecie oglądać już po Q&A, a z Q&A pewnie będzie wynikało niejedno ciekawe co do planu, co do przyszłości, co do przeszłości. Dowiecie się, właściwie to już się dowiedzieliście, czemu na przykład nie poszedłem sobie do Gajtu pojeździć. Być może już wiecie, jaki mam plan na sezon 2023, bo już plan mam. Ba, już mam dokumenty podpisane. Może się dowiecie wielu rzeczy. A może nikt o te rzeczy nie zapyta i się nie dowiecie. I oglądając dopiero ten film z powrotu z piątkowej rezerwy, pojawią się znaki zapytania. Tukanbus. Nie Tukanbus. Ale jakiś inny radziecki. Zauważyłem tego momentu, w którym się zrobiło sucho i czarno. Czy jechaliśmy obwodnicą, to nie wiem. Ale dziwne, dziwnie tak jest czasami. Tak jest jak się przejeżdża przez tunel na przykład w Alpach.
jakiś duży. Ostatnio było tak, że jechałem od strony Szwajcarii w stronę Włoch. Pamiętam, to było San Gotardo, no jakiś taki dłuższy tunel. Śnieżyca straszna, już miałem strasznego stresa, że trzeba będzie zaraz łańcuchy szykować. Mówię, cholera, będzie zaraz, film o łańcuchach. Przecież to jeszcze nie był ten moment, że tak filmy kręciłem, jeszcze nie miałem tej kamery. Tamta turystyka była taka troszkę niedopracowana. No i wjeżdżam do tunelu, jadę i tak od połowy tunelu oczywiście zaczęło się robić sucho. No pewnie, no bo w tunelu zawsze jest temperatura znacznie wyższa, czasami nawet jest bardzo ciepło. Szczególnie w takim długim tunelu, mówię, takim co ma naście, ale 10 kilometrów. I robi się sucho, okej, samochody wyschły dojeżdżając do połowy, ale od drugiej strony nie ma śladów, które wysychają. Tam też jest sucho. No i się okazało, wyjeżdżamy z tunelu po stronie włoskiej. To piękna pogoda, no może nie słonko, zielona trawka, grama śniegu, a z tamtej strony Śnieżyca, zaspy i mówię, i to taki hardkor był, że jadąc autostradą, ja miałem biały pas jakby od zderzaków od samochodów ścięty. Tak było śniegu grubo nawalone i jechałem siłą rozpędu, mówię, jak będzie trzeba stanąć się zatrzymać, bo to się jeszcze jechało pod górę. Jak się zatrzymamy w jakimkolwiek celu, czy się coś tam gdzieś tam będzie, ktoś nie będzie podjechać, jakiś tir czy coś, to już jest koniec, to już stoimy, nie? To tylko, Panie Boże, daj nam webasto, żeby działało ogrzewanie i tak dalej. Gdzie te wszystkie samochody skręcają? A, wiem, gdzie skręcają. Nie dość, że Friday, to jeszcze Black Friday. To się nie skręca nigdzie indziej w tej chwili niż do galerii handlowej. Jak ja mam na pętlet wjechać? No dobra, zrobimy takiego brzydkiego babola, a nie zrobimy, dobra. Za duży tłok. Nie będzie zdjęciusia. Się naumiałem po angielsku gadać. W turystyce? Nie no, gdzie? W turystyce też hiszpańskiego nauczyłem. Angielski to wcześniej. A jesteśmy w pięknym, cudownym moim mieście Gdańsku. Mieście zapomnianym przeze mnie, jeżeli chodzi o komunikację, to przecież dziwne, bo to najbliżej. Żółte, dawaj. Nie? Nie dasz? Okej. Okay. A więc troszkę zapomniane przeze mnie. Ale nie można mieć wszystkiego, nie można jeździć wszędzie. Gdańsk mamy zresztą zjeżdżony wzdłuż i wszerz. Są pojedyncze linie gdzieś, którymi nie jechałem, bo powstały na przykład na przestrzeni ostatnich paru lat. Są autobusy, którymi nie jechałem, typu Karsan, ale już mi zbrzydł, typu leasingowe Citaro. No ale cóż straconego, nic straconego. Tymi samymi autobusami jeździłem gdzie indziej. A Gdynia jeszcze ma wiele do odkrycia. Jeszcze wiele rezerw. O, cześć, do widzenia. Wysiadasz? Nie wysiadasz. Jeszcze ma wiele rezerw do objechania i nowych linii do poznania. No dlatego ci tak liczyłem. Ostatni dzień rezerwy. No niech się wydarzy 173. Czemu tak obroty mi falują? Liczyłem na 173, teraz rezerwa, nie wiem kiedy się wydarzy, być może już nigdy w mojej gdyńskiej karierze się nie wydarzy, bo ta kariera gdyńska, no właśnie,
powoli dobiega końca. To był krótki epizod. A doskonale wiecie, że to wszystko zaczęło się od komunikacji, żeby potem móc się w ramach takiego rozwoju dostać do turystyki, no i świetnie w tej turystyce sobie radzić. No i potem nagle przyszedł COVID-srobit. Ty, Nebula, światła włącz. A przyszedł COVID, skończyła się turystyka, trzeba było sobie poradzić na chwilę, no co, może tu jakieś jeżdżenie czy coś. Z tym to też było ciekawie, bo jakoś tak nie myśląc o Gdańsku, najpierw próbować czegoś nowego, więc kontaktowałem się z PKA, PKT i PKM. To było w marcu 2019 roku. No i każdy mówi, nie, wie pan, na razie nie mamy wakatów i tak dalej, nie potrzeba kierowców. I to pokazuje właśnie, jak denna jest ta polityka kadrowa w tych wszystkich spółkach miejskich. No, 3 miesiące później tak wszystkim już zaczęło brakować kierowców, że pania mała. Rok później już firmy komunalne przestały jeździć, wykonywać wszystkie kursy, bo kierowców brakuje, ale nikt nie mógł przewidzieć, ale wystarczyło się chociaż spotkać, zapisać, potem oddzwonić do tych, co kiedyś tam dzwonili. Anusz Widelec. No i tak trafiłem do Bipitura. A jako kierowca, bo w sumie tu na miejscu, i to właściwie dzięki mojemu byłemu zmiennikowi Marcinowi, on tu pierwszy zadzwonił, się dowiedział i razem postanowiliśmy tutaj przyjść, spróbować swoich sił. Marcin nigdy nie jeździł w komunikacji, ja jeździłem, pojeździliśmy troszkę. No i było ciekawie, było wesoło, było bardzo sympatycznie. Potem jakaś taka naturalna ścieżka rozwoju się gdzieś tam ujawniła. No i poszedłem za biurko. Potem od tego biurka, jak wiecie, uciekłem. Nie wytrzymałem już polityki firmy i kupowania spinaczy za swoje, więc wróciłem do jeżdżenia, wróciłem do przyjemności. Dostałem fantastyczną szansę od gryfu objeżdżenia wszystkiego, co ma tylko koła. Chociaż jeszcze wiele przed nami. Choćby w najbliższy poniedziałek, ale o tym później. I super. I się tu kręcę, ale to cały czas jest w oczekiwaniu jednak na powrót tej turystyki. Ja kiedyś mówiłem, że nie wrócę do turystyki, że życie mi uciekało między palcami, ale ciągnie swojego do swój do swego. Co? Dobra, policja stoi, 30. Ciągnie swojego do swego. Może niebieskie zatrzymują. Jakiś tam powrót do turystyki z stuknięciem w wielkim stylu, no zobaczycie, będzie chyba fajnie, nie? A i tak się zastanawiam właśnie, jak to będzie z tym kanałem, bo nie wiem, bo zacząłem od komunikacji, od filmów z kamerki samochodowej, potem jakaś tam lepsza kamera, która na dzisiejsze czasy to jest beznadziejna, no i to jakoś tam się rozwijało. Zacząłem się bardziej tymi filmami tam zajmować, kiedyś je tylko łączyłem, dzieliłem i na tym się kończyło, potem zacząłem je gdzieś tam delikatnie obrabiać, coś się bawić, jak mam czas, to się bawi więcej, jak nie mam czasu, to się ograniczam, ale coś wrzucę. Pojawiła się jakaś taka systematyczność w tym wrzucaniu, nikt tego nigdy jakoś tam nie poruszał, nie komentował, nie zauważył, ale starałem się zawsze od dłuższego czasu wrzucać filmy w soboty i niedzielę, takie ciekawsze i mniej ciekawe we wtorki i czwartki, czyli 4 filmy w tygodniu. Ostatnio w ramach eksperymentu wrzuciłem w tygodniu tylko jeden film w środę, plus sobota, niedziela. Nikt nie zauważył, nikt nic nie powiedział, więc to znaczy, że można troszkę jeszcze zejść z ilości filmów, a zejść będzie trzeba, no bo jak zejdziemy, to będzie mniej czasu na obróbkę i w ogóle. Koleżanka jedzie.